Dzień dobry, witam serdecznie w mojej małej kuchni. Witam i pozdrawiam wszystkich. Subskrybujcie, lajkujcie, dawajcie komentarze, gotujcie, sprawdzajcie. No i to chyba by było wszystko, tak? Także dzisiaj zobaczycie, co tutaj wykombinowało się. A wykombinowało się. Jest patelnia, są ziemniaki. No i co to może być? No to zobaczycie. Oglądajcie dalej. No i witam ponownie. Ups. Tak zaglądam, czy kamera nagrywa, bo nic nie pstrykło. Zobaczcie, co tu mamy. Boczek, który muszę już skroić i usmażyć. Cebulkę. Widzicie tutaj. Pieprz, sól. Paprykę. Ciasto. Na to, co będziemy robić. I ser biały. Ciasto i ser biały. To już dużo podpowiada. Widzicie. A my sobie tu skroimy, a wy pomyślcie. Znaczy ja sobie tu skroję. A będą to pierogi ruskie i pierogi ze szpinakiem. Niedużo, trochę, ale zawsze to miło samemu zrobić. To jest duża pomoc, bo żona mi dała zamrożone ciasto. Ja nigdy ciasta nie robiłem. Dlatego mówię, że ono jest zamrożone, ono musi odmrozić. Ja sobie dzisiaj zrobię boczek, cebulkę, podsmażę sobie na patelni, bo trzeba przygotować się, a jak to się odmrozi, na pewno będziemy działać. No to dziękuję i zapraszam do oglądania, do subskrybowania i tak dalej, i tak dalej. Te skórki odkroimy z tego boczku, pokroimy i wrzucimy po prostu to wszystko na patelnię. Mogę sobie to od razu odkroić. Ale Grzesiek, co tam? Troszkę porobisz, to nic ci się nie stanie. O, ale fajny boczek, naprawdę boczek elegancki. Ale trzeba go już smażyć, dlatego zdecydowałem się, że ja to takie trochę wariackie te pierogi, nie wiem jak to się inni robią, ale ja dodaję sobie trochę do tych pierogów boczku. A dlaczego boczku? Bo mi tak smakują. No i daję boczek. No. Do ruskich pierogów daję troszkę boczku. Właśnie. Boczek już mamy pokrojony. I teraz my sobie go wrzucimy na patelnię. Niech ten tłuszczyk dobrze się stopi, powoli się stopi. A my sobie pokroimy cebulę. Zobaczcie, tutaj nam już się delikatnie ten boczusz smaży. Naprawdę fajny boczusz. I ziemniaki nam się gotują. Znaczy gotują, no powoli też. O, ale on się fajnie powoli tu wytapia. Już widać smalec na patelni. I jak się trochę wytopi, a nie za dużo, żeby był twardy też, bo ja nie lubię, jak jest tak za twardy w pierogach. Po prostu. To wtedy boczek przełożymy i zrobimy i wsypiemy cebulkę. To już będzie. Możemy tu w sumie w boczku dać cebulkę, to nie wadzi. Tak zrobimy. No tak, trzeba teraz tą cebulkę troszkę przyprawić solą, no, tak niedużo, zresztą nawet jak dużo da się soli, to i tak ona pieprzem, ona już zeszklona fajnie, teraz ją trochę poddusimy, troszkę papryki. Węgierska, oryginalna. Skąd mam? Z Węgier. Poważnie z Węgier. Musicie mi uwierzyć na słowo, że mam z Węgier. Tutaj w Niemczech nie ma takiej papryki. No, chyba już będzie. Ja to sobie... O, pokrywkę sobie odłożę. Bo tak to nie widać, wiecie. Tylko wam tu pokazuję. Zobaczcie, ona jest fajnie przyrumieniona, ta cebulka. Boczuś tak samo. Można nawet skosztować trochę. Super. Mięciusie. I to będzie do naszych pierożków. Tu zaczęliśmy już przygotowywać pod farsz. Są ziemniaczki. Ja je wziąłem tutaj, wrzuciłem, wymieszałem. No i powiem, dzisiaj to będzie wyzwanie dla mnie. I tak na marginesie, pierwszy raz w życiu robię pierogi sam. Zawsze tam żonie troszkę pomagałem i czy razem żeśmy robili pierogi z serem czy z grzybkami. Ale teraz to będzie dla mnie wyzwanie. Pierwszy raz w życiu, rozumiecie? Pierwszy raz. A szczerze mówiąc, mam straszną ochotę na pierogi. Straszną. Dlatego też robię. Wiecie, ja muszę coś zjeść. Samo się nie ugotuję. A jeżeli chcę coś zjeść, no to muszę coś zrobić. A przy okazji to sfilmuję. I tak się kółko kręci. To ziemniaczki już mamy, tak jak mówiłem. Teraz dodamy... Ale nie dodamy, tu jest około 40-50 deko ziemniaków, pół kilo, 500 gram, tak? To my dodamy gdzieś około 20 gram sera. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak posmakujemy. Na razie dodamy tyle. Jak zamieszamy, to zobaczymy. Ale już chyba widzę, że mało. Ok, teraz dodamy tłuszczyk, ale muszę iść po patelnię. Znaczy, nie tak całkiem tłuszczyk, bo to jest tłuszczyk z boczkiem, tak jak wam mówiłem. I z cebulką. Fajna ta zdrabka. Znaczy, ta zdrabka. Dobra, teraz je doprawimy pieprzem, tak jak wcześniej mówiłem, damy troszkę więcej. Ja mam ten pieprz z siemielnianym, zawsze tutaj sypię właśnie, jak mielę do młynka, siemielniane. Chciałbym pozdrowić Olę. Papryczkę. Moją kuzynkę, która jest w Szwecji i też robi swoją polską kuchnię tam w Szwecji, a przy okazji też coś ode mnie tam weźmie. Także trzeba się wspierać, słuchajcie. Zobaczcie, cała rodzina się porozjeżdżała. To niech wszyscy na całym świecie robią pierogi, a co? A jak? Ludzie, róbcie pierogi. Tak. Pokażcie, że Polak potrafi. O, fajnie się już wymieszało, zobaczcie. Nie robię tego farszu dużo, bo... Dlaczego nie robię dużo? No bo nie ma sensu dużo, bo tego nie przeję. Jeszcze się klei. Zobaczymy, co to będzie. O, ale nie będziemy za dużo tego ciasta . Dobra tak myślę, żeby kawałek urwać . On się cały czas klei, zobaczcie . O Takie większe pierogi będziemy robić. Nie będziemy się z takimi małymi. Ja to muszę zjeść pieroga, a nie jakiegoś tam. O! I słuchajcie, zobaczymy jak to wszystko. O, tu się klei już, widzicie? To czyli mało mąki. Tu trzeba posypać. O! Oj, wałka nie mam. To zobaczcie, czym będziemy wałkować. Tak. Woda mineralna. Dobra. Ale jaja, co tu się dzieje? O, widzicie? Wałek się znalazł też, zobaczcie jaki ładny ten się zrobił. O, teraz sobie weźmiemy. To by było dobre, zobaczcie. Pokrywkę. Funkcjonuje czy nie? O, jest. Widzicie? Pierwszy pieróg będzie. Łyżkę jeszcze musimy wziąć. Ale tu dzisiaj będę miał Saigon. Zobaczcie, damy farsz. O. O. Popatrzcie się. Jest, jest. Trochę się facet pomęczył, ale piroga będzie jadł. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jak jest wałkowane ciasto. Już dochodzę do wprawy. Tylko tą nakrętką kiepsko coś to się... O. Widzicie? Nawet się nie klei. Można, można. Słuchajcie, męczę się tą butelką, ale coś wychodzi. Zobaczcie. Piękne te już kawałeczki. I tak specjalnie robię wzdłuż, bo wtedy więcej... O, za mało dociąłem chyba. O. Dobra. To znowu przerobimy. Pierożek. Następny pierożek. O, jeszcze na dwa pierogi. Może nawet nie starczyć tego farszu. O. No co tu więcej trzeba jak na faceta, no? No chyba jeszcze jeden albo dwa. Nieważne. Ważne, że się klei. O. No i dobra, widzicie, sami idzie jak ta lala. O, tyle już nakleiłem. Tam cały talerz mam zrobionych. Także wyszło trochę, wyszło. Słuchajcie, zobaczcie ile pierożków nalepionych. żeby nie było, że nie lepiej. No, trochę ciężko to idzie, ale idzie. Idzie, teraz wrzucamy do wody, niech się gotuje. On się dłużej będzie gotował, o to chodzi. O. Delikatnie nie trzeba zamieszać teraz, tak mnie uczono. Babcia zawsze mówiła. O, teraz czekamy, aż ona wypłynie. Jak wypłyną, to je na talerzyk, śmietanka, jedzonka. No zobaczcie, co to nam wyszło. Nawet się nie rozklekotały, rozleciały, no. O, na kamerę idzie troszkę. No. Także widzicie? Wszystkie całe, gorące. Troszkę przyrzekamy. Ja zaraz dam śmietanki, pietruszeczki i spróbujemy. Mhm. No i spróbujmy tradycyjnie, co z tego wyszło, ale gorący talerz od spodu. Rzeczywiście, jak dłużej podgotowałem te 3 minutki, to ta skórka już, to ciasto już miększe. To powiem wam tak, bywałem często w supermarketach i w różnych sklepach, ale te, co teraz jem, to w porównaniu do tamtych, to naprawdę, to te, to rewelacja. Przeważnie w tamtych pierogach jest dużo ciasta, mało farszu, nie czuć tego semera, tylko same ziemniaki, nie czuć cebulki. Rzadko się zdarza, żeby kupne pierogi były dobre. To co? Ja będę dalej walczył z tymi pierogami, bo muszę to zrobić. Nie wiem, o której skończę. Ale będę walczył do oporu, bo lubię pierogi. A wam wszystkim życzę smacznego. Próbujcie, róbcie. Oczywiście możecie dać małego suba, lajka, komentarz jakiś. A przede wszystkim kosztujcie, bo to jest... I róbcie, bo to jest dla waszego zdrowia. Naprawdę dobre. Jeszcze zrobię kilka pierożków ze szpinakiem. Zobaczymy, jak wyjdą. To na razie. Żegnam was. Do usłyszenia.